And the Oscar goes to... Ida. Poland, Pandora, Pandora. To właśnie wydarzenia z tegorocznej gali rozdania amerykańskich nagród filmowych stały się powodem do zorganizowania w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie Nocy Oscarowej. Oczywiście na Noc Oscarową przygotowaliśmy Idę Pawła Pawlikowskiego i dwa filmy krótkometrażowe nominowane do Oscara, mianowicie Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego i Joanna Anety Kopacz. Otrzymanie Oscara dla Idy Pawła Pawlikowskiego w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny to wyjątkowe wyróżnienie dla twórcy, jak i polskiego kina w ogóle. Zainteresowanie publiczności jednoznacznie pokazuje, że jesteśmy chętni, by wydawać pieniądze na polskie kina. Łączy się to oczywiście z tym, co jednogłośnie właściwie stwierdzają krytycy, którzy różnią się w sądach o poszczególnych filmach. Natomiast generalnie coraz częściej mają okazję, by pisać o polskim filmie, że jest dobry, nie tylko jak na polski film, ale po prostu jak na film, który powstał w dzisiejszej rzeczywistości w Europie czy na świecie. Trzy polskie filmy, które były nominowane do tegorocznych Oscarów, to filmy z potężną dawką emocji, która udzieliła się publiczności. Te filmy niosą mnóstwo emocji, wszystkie filmy, i krótkometrażowe, i film Ida. Te emocje czuło się na sali. Szczególne emocje wzbudził film Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego. Niektóre osoby wychodziły z sali, nie były w stanie tych wszystkich emocji przeżyć. Wszystkie trzy filmy mają wspólny mianownik, tak naprawdę, że jest jakaś granica śmierci Anny, narodziny Leona i teraz złożenie ślubów przez Idę. I każdy dochodzi do tej granicy, musi się przygotować wewnętrznie. Także nie wiem, one są spięte jakby tak dla mnie jedną klamrą. Oprócz filmów, goście Nocy Oscarowej w Suchym Lesie mieli niepowtarzalną możliwość porozmawiania z osobami, które tworzyły te filmy. Bardzo, bardzo się cieszymy. Pojawił się Tomasz Śliwiński, reżyser filmu Nasza klątwa i równocześnie ojciec Leosia, o którym film mówi. I Agata Czebuchowska, twórczyni głównej roli w Idzie, która do nas z Włoch przyleciała. Prosto z lotniska została przywieziona do Centrum Kultury i o późnej porze spotkała się z widzami filmu. Tomasz Śliwiński w rozmowie z widzami podzielił się tym, jak to jest być reżyserem i jednocześnie ojcem głównego bohatera. Wytłumaczył również, dlaczego film w ogóle powstał. Wszystko to jest opowiadanie historii i wszystko zależy od tematu, prawda? Każdy jeden temat jeden może tak opowiedzieć, jeden inaczej. Osobiste historie, jak coś nam się dzieje, dlaczego tego nie pokazywać, jeżeli z tego może jakaś uniwersalna wartość być, dlaczego mamy to chować. Po projekcji filmu Ida na scenie Sucholeckiego Centrum Kultury pojawiła się Agata Trzebuchowska, która zdradziła historię swojego pojawienia się w filmie i opowiedziała o pracy na planie. Od twórczyni Idy nie zamierza jednak zostać aktorką, ale również nie zamierza rozstawać się z kinem, które według niej ma się coraz lepiej w Polsce, a sukces Idy pomoże polskiej kinematografii być bardziej rozpoznawalną w świecie. Wydaje mi się, że kino w Polsce bardzo się zmienia na korzyść i rzeczywiście co roku mamy dużo ciekawych pomysłów i projektów, także pod względem artystycznym jest coraz więcej eksperymentów w polskim kinie, co mnie się osobiście bardzo podoba. Natomiast wydaje mi się, że pomoże nam w takiej promocji zagranicznej i wydaje mi się, że to, co może się rzeczywiście zmienić, to to, że festiwale będą większą uwagę zwracały na polskie kino. Wydaje mi się, że to może być taka zmiana.